Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3 The Frozen Throne, kampanii nocnych elfów, tudzież strażniczek. Jest to rozdział 6, zatytułowany Resztki Przymierza. Nasze wojska będą wkrótce gotowe do wymarszu. Nadal jednak nie wiemy praktycznie nic o tej dziwnej krainie, do której uciekł Ibn. No cóż. To Lordaeron, ojczyzna przymierza, które wsparło nas w bitwie o Górę Hial. Podobno jego ludzkie i elfickie królestwa zostały pochłonięte no, tak przez było. Magię nieumarłych. Te lasy zostały ciężko doświadczone. Muszę was zostawić na pewien czas. Wejdę w puszczę i spróbuję porozumieć. Naćpany jakiś, korzonków się tam najadł, trawy nawąchał i będzie rozmawiał z Zielskiem. Chcę, abyście zajęły się swoimi zadaniami. Waszą kłótnię możecie rozwiązać, jak już odnajdziemy mego brata. Otóż to. Oczywiście, Szandor. Ruszajmy. Szandor. Był tu Ongi Obóz Przymierza. Ongi Obóz Przymierza. Chyba zaatakowano go niedawno. Obcy, panie. Na nieumarłych nie wyglądają, ale... Ishnuala, elf. O, też jest elfem. Jestem książę Kael'thas i przyznam, że wasz widok w tym miejscu mnie dziwi. Obawiam się, że w tej zaklętej krainie nie znajdziecie niczego poza śmiercią i rozpaczą. Ishnu Daldieb, Kael'thas. A Dieb, bliet. Nazywam się Maiev Shadowsong, a to jest Rande Whisperwind. Polujemy na potężnego demona, który przybył tym To miastem. Się zgadza. To ciekawe. Nic mi o nim nie wiadomo. Ale coś podburzyło nieumarłych z ruin Dalaranu. Bez przerwy nas nie kochali. Właśnie mieliśmy opuścić te stanowiska i udać się na drugi brzeg rzeki Arevas. Możemy ci w tym pomóc, Kaelu. Chwila. Nie mamy na to czasu. Czy pomożesz nam w polowaniu na demona, gdy twoi ludzie będą już bezpieczni? Yes, to będzie sir. Zaszczyt. Okej. Okay. Ej, co? Dobra, może zrobimy tak. Trochę was tu mało, ale ty weź drewno, ty też weź drewno. Dobra. Jaki jest cel misji? Przeprowadź karawanę na drugą stronę rzeki. Muszą przetrwać. Co najmniej dwa wozy. Trendy Majef i Kael muszą przeżyć. Dobra, Kai trzeba iść w dół, tak? Czy w górę? To, nie, no w dół, to raczej logiczne, że w dół. Dobra, no to ja jestem ready, chodź. Nadszedł czas. Chodźmy się, Piusiu, idziemy. Nie mogę czekać dłużej. Czemu nie idą? A, nie umarli po drodze, no nieźle. Nie umarli atakują. Musimy bronić karawany. Nie bój się, Kael. Pamiętacie misję orków w Kalindorze? To było chyba jeszcze z poprzedniej kampanii, w sensie Legion of Chaos, jak było bronić się. Trzeba bronić bestii Kodo. Ale oni potrzebują coś takiego. Ich pobratymcy wsparli nas w walce z Legionem. No. A ja mam zamiar spłacić ten dług wdzięcznie. To się zgadza. Ludzie, ale to w sumie ciężko powiedzieć, że pobratymcy, bo to była sprawa głównie Jane Proudmoore. Dobra, bij się tam. Marnujemy tutaj czas. Okej. Za sprawiedliwość. To tam jest jakieś czaszki. Może jakieś zadanie dodatkowe, bo jest jakieś dodatkowe. Nie mogę czekać. Karawana została zaatakowana. Nie została, co wy gadacie za kłopotą? No już skrzesił czterech, tak? To oczywiście nie, no dwóch tylko. Dobra, to jestem jeszcze w stanie przymknąć na to oko. Nie mogę czekać. Wy nie macie drzew już. Obóz najemników. Dobra. Możemy kupić ich pomoc, ale w tym celu musimy odszukać część z naszego ukrytego w okolicznych skrytkach złota. Ukrywacie swoje złoto? Tu się toczy wojna. Nie umarli z każdym dniem, są coraz bliżej. To się zgadza. Musimy trzymać złoto w ukryciu, ale z możliwością łatwego do niego dostępu. Tak więc tworzymy w różnych punktach tej głuszy specjalne skrytki. Pozwól nam się tym zająć. Tu się podleczcie, tu dajcie buffa. Dobra, Terandy w sumie nie musi aż tak tego robić. Dobra. Oni tam się obronią, nie ma problemu. Myślałem, że będzie troszkę gorzej. Daj.
złota. Umor. I ty wejdź tutaj. Weź to złoto. Na to jedna ze skrytek PL. Bierzmy to złoto. Bierzmy to złoto. Są trzy takie skrytki, więc zakładam, że wstać już nie będzie. Raczej po drodze w drugą stronę powinny być. Jak najbardziej. Aha. Karawana została zaatakowana. Myślę, że kapłan byłby najlepszym rozwiązaniem. Bo jest w stanie nas podleczyć, nie? Dobra, jednostki mele już mamy. Range też już są. Widzicie? Całkiem spoko. Bo oni będą nas leczyć. Ci kapłani będą nas leczyć. Dobra. Stąd właśnie, wiedziałem, że stąd wyskoczą gule. Dobra. Najpierw jego zabijcie. On będzie skrzeszał. Dobra. Nie umarli, znów atakują. Brońcie karawany. Brońcie kaławany. Dobra. Drugi umór. I zaraz trzeci też umrze. Dobrze. Czekać dłużej. Aha, dobra. Tutaj nie ma nic. Nie potrzebuję tam deszatem. Poradzą sobie. To nie są miętkie faje. Dobra. Karawana została zaatakowana. Dobra, tam się nie pultuj. Koniec jest. Nie poradzicie sobie z jedną Banshee. Ale bez skitu sobie nie poradzicie. Majew, idź tam, zrób to. Zrób to, czego oni nie potrafią. Koniec jest coraz bliższy. Zatrzymajmy się tu na raz. Pozostało mi już tylko kilku wojowników. Cały czas masz tyle samo. Ostatnich miesięcy plaga zebrała wśród nas straszne. No dobrze. Skoro już musisz. A gdzie są twoi elficcy pobratymcy, KM? No właśnie. Czemu wraz z tobą nie zwalczają nieumarły? Bo nie żyją. Plaga strawiła Quelta Las, naszą ojczyznę. Mój niegdyś dumny naród ledwie zipie. Tu mi coś śmierdzi. Liczni, którzy przeżyli, wiecie czemu? Krwawych elfów na cześć pomordowanych braci i sióstr. Współczuję ci straty, Kaelu, ale nie możesz pozwolić, aby gniew ale to chyba nic nie ma. Zatruły ci serce. A nie, jest. To ty otworzysz przed swoim ludem nową przeszłość. No i teraz się zablokowało. No pewnie. Wiedziałem, że coś tam jest. Było widać, więc pobiegłem, nie? Bronicie karawanę za wszelką cenę. Nie mogę czekać. Dobra. O, z tyłu jest większy atak też. Podałaby pomóc. To lecimy. O. Dobra. No i padli. Jepi tam. Bardzo dobrze. Gdzie mogą być jeszcze skrytki? Tu mi coś śmierdzi, ale to raczej nie jest skrytka. Tu jest coś, też może być skrytka. To jest takie trapienie skrytki. Będzie. Dobra, czyli tu nic raczej nie ma. W dół jest droga tylko taka dla pizzu, więc też nie ma raczej tam skrytki. Kolejny obóz najemników, zatem zakładam, że teoretycznie powinna być skrytka i chyba jest tutaj. Tak, zgadłem? Tak, zgadłem, dobrze. Dobra. Dobra, chyba zabijemy ich. Nie tracąc przy tym żadnych jednostek. Dobra. Udało się, całkiem spoko. Jep. Keltasie, poczekaj. Kal. No dobra, obronicie się chyba, co? Musimy się spieszyć. Nie mogę czekać dłużej. Kolejna skrytka przymierza. No bo. Bierzmy złoto i zmywajmy się stąd. Zwój ożywienia martwy. No okej. Brzmi bardzo niegroźnie, prawda? Koniec jest coraz bliższy. Za sprawiedliwość. Dobra. Nie padnie. Okej. Jest nadzieja, że nie padnie. Jestem w stanie dokupić jakieś jednostki. Okej. Myślę, że ty jak najbardziej się tutaj nadasz. Reszty nie potrzebuję. Dobra, lecimy dalej. Bo nie ma takiej potrzeby, po prostu.
niebiesy. Dobra. Czemu biorę jednostki range? No bo mam 5 jednostek, które biją z bliska. Jak widzicie, Majew, dwóch górskich olbrzymów i dwóch druidów szponów, więc no troszeczkę nie ma sensu jakby... nie ma sensu jakby branie jednostek mele. Lepiej brać range, tak po prostu. A przy okazji mają różne buffy, debuffy, na przykład ten zatruwa, ktoś tam jeszcze leczy. Dobra, patrzcie. No... umierają, ci nie mali słabi są, nie wiem, jak sobie elfy nie mogli z nimi radzić. I ludzie, w ogóle całe przymierze. XD. Alamusy, dupa cicho. Kai, z tyłu? No dobra, z tym sobie poradzicie, przecież dwa gule, no ludzie, i nekromanta. No dobra, pomożemy z tym nekromantą. Dobra. My lecimy dalej, oni sobie powinni poradzić raczej. Dobra, to pewnie zrobiłem postój, bo widzę budynki. Więc jeszcze jest takie prawdopodobieństwo, że sobie tutaj postój trzasną. No nie? Gdzieś w tej okolicy? O, rozwidlenia na lewo i prawo. Mamy przed sobą trudny wybór, przyjaciele. Możemy iść do rzeki jedną z dwóch. No co ty? Krótsza przebiega niebezpiecznie blisko bastionu nieumarłych. Nie blisko, tylko przez bastion. Druga jest dłuższa i bezpieczniejsza. Mm-hmm. Na obu czeka nas niejedno niebezpieczeństwo. Wybierzmy szybko i ruszajmy w drogę. Lewo pójdziemy, dłuższą. Tak myślę. Zakończę to. Dłuższa, lewo. Nie mogę czekać dłużej. Winni mm-hmm. będą cierpieć. To jedna z naszych ostatnich kryjówek na tym brzegu rzeki. Odpoczniemy tu i zbierzemy... Nie umarli nam pewnie, plecy zrobią? No właśnie, wiedziałem. Karawana została zaatakowana! Okej. No, póki co się wszystko trzyma całkiem spoko. Kelta stracił jakieś jednostki, piechurów swoich stracił. Nie, no jest jeden. Ale doszł... Nie, są. O, ty masz coraz większą armię, tutaj ty pilnuje tego, chłopie. Płaczesz, że nie masz jednostek. Zobacz, możemy już ruszyć drogę? Proszę? No nie bardzo. No ale pójdziemy już, wyczyścimy drogę z jakichś tam może obozów. A idą już? Dobrze. Czas na łowy. Dobrze, bardzo dobrze. Koniec jest coraz bliższy. Dobra, chodź. Oni już idą do nas. W lewo. Dobrze. Nie chcemy iść przez obóz, bo to... dłużej się chyba niszczy budynki niż... aha, to jest mój. Dłużej się chyba niszczy budynki niż zabija jednostki. Przynajmniej ja zawsze takie wrażenie odnosiłem. Choć zawsze wybierałem prawą stronę. Więc jestem ciekaw, jak będzie wyglądała lewa. Nigdy tędy nie przychodziłem. Winni będą cierpieć. No bo. Oho, jakiś obóz. Koniec jest coraz bliższy. Chroncie karawanę za wszelką cenę. Za sprawiedliwość. Dobra. Zniszczmy to i spokój. Aha, karawana sama jedzie. No dobra, nieźle. Pyk, pyk. Na pewno się okaże, że bezpieczniejsza droga ma jeszcze więcej niebezpieczeństw i tylko spieprzyłem. Nie wiem. Nie umarli, znów atakują. Brońcie karawany. Oj, jedno plugostwo. Ty to jednak jesteś miętka faja, muszę ci przyznać, Kaltas. Niby taki książę, ale jednak ciota. O, to pewnie wyjdą nieumarli. Więc już szykujmy na nich zasadzkę. Nie umarli w powietrzu. Co? Musimy znaleźć jakiś sposób na otwarcie. O, i widzicie, i to też jest dobry sposób na to, że wziąłem jednostki range. Bo jestem w stanie tych nieumarłych ściągnąć tak po prostu. No to powiem wam, że wygrałem życie moją decyzją. A wy co w życiu osiągnęliście? Oczywiście. Hehe. Droga.
Co to jest ta strona? Jestem tylko ciekaw. Aha. Bandyci. No dobra. Co umrzecie, no. Marnujemy tutaj czas. Czas na łowę. Czas na łowę. Umarli znów atakują. Kaj. Brońcie karawany. Dobra, sobie poradzicie. Nadszedł czas. Buroki. Buroki, buroki. Zakończę to polowanie. Nasi wojownicy zaatakowali broń. A, tu jeszcze mnie gonił oczyk jeden. Aha. Olaliście ich, no pewnie. Tak najlepiej, nie? Dobra. Jebcie. Jebcie. Dobra. Mamy to. Idziemy dalej. W słone rzeki. Dłuższa droga po prostu sobie Czajcie to? Że my stąd wyszliśmy, nie? Jakby się nie dało zrobić prostej drogi. No, to po co? Milion zakrętów. Mówili. Będzie fajnie, mówili. Dobra. Czysty jakiś jeszcze obóz jakiś może? Jakiś obóz jakiś? Pewnie, Albert. Nieźle. Flow. Co coś mamy? Raczej nie sądzę. Keltas jakoś tam se płynie. Płynie. Jedzie. Aha. Dobra. Tutaj mamy już to. Jakby cel podróży. A tutaj jest bastion, tak? Któryśmy ominęli. Nie? Nie mogę czekać dłużej. Tak? Nadszedł czas. Zakończę. Karawana została za. Dobra, wracamy. Nie ma co. Chodźcie do mostu i GG. Zakładam, że gdzieś tutaj musiał być dodatkowy obóz. No bo nie wierzę, żebym ominął... gdzieś skrytkę. No tak bez kitu. Chyba, że gdzieś jest tak bardzo ukryta. Bardzo, bardzo. Że byłoby trzeba być takim ninjem i poszukać, ale... Rzeka leży tuż za nią. Otóż to. Coś mi tu nie pasuje. To zasadzka. Tak. Może będzie lepiej, jak karawana nie będzie się zatrzymywać. Cholera. Czekali tu na nas. Chrońcie karawanę za wszelką cenę. Tak? Przekonamy. Ich szeregi zdają się nie mieć końca. Dobra. Robimy tak. Rzucają do boju coraz to nowe siły. No nieźle. Jak to moje jednostki? Póki co wszystko żyje. Ja wygrywam. GG. Pyszne. Ja chyba matę. Udało nam się odeprzeć atak, ale no nieźle. Nie mamy już więcej czasu. Karawana nie przetrzyma kolejnego uderzenia. Kaelu, zacznij przeprawiać karawanę na drugą stronę. Ja pozostanę tutaj i będę strzec mostu. Okej, przekonałaś mnie. To szlachetne kapłanko, ale nie powstrzymasz tak potężnego wroga. No, też nigdy nie mów nigdy. Nie jest moim oparciem, strażniczko. Elun wesprze mnie w godzinie próby. Srun, nie Elun, pewnie umrzesz. No. No nieźle. Powstrzymuję. No. Musimy jej śpieszyć z pomocą. Prąd zniesie ją w samo serce ziem nieumarłych. Nie Kaelu. No tak. To wojowniczka. Wiedziała, czym grozi zadanie, jakiego się podjęła. My mamy ważniejsze rzeczy na głowie, a czas ucieka. Twoi ludzie są już bezpieczni. Teraz kolej na ciebie. Pomóż mi odszukać demona, którego ścigam. Tak jest. Pomoże. Dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. No i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.